To jest program Co w Sporcie na antenie telewizji w polsce.pl. Maciej Wolny. Witam Państwa bardzo serdecznie. Program Co w Sporcie to i razem ze mną Daniel Kaniewski, menadżer sportowy. Kłaniam Ci się pięknie, tym razem w studiu. Cieszę się z tego powodu, bo zazwyczaj ostatnio na łączach się widzieliśmy, a teraz na żywo, w cztery oczy można powiedzieć. Dzień dobry, witam Witam serdecznie, witam Ciebie, witam Państwa. No, życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Bo szczęśliwego Nowego Roku, mamy tak bo pierwszy, pierwszy raz też rozmawiamy już w nowym roku 2023. Przypomnijmy sobie tak sportowo, Poniekąd, że z końcem 2022 roku selekcjonerem reprezentacji Polski przestał być Czesław Michniewicz. Koniec jakby kadencji selekcjonera, koniec jego pracy z reprezentacją no był dość spektakularny w mało pozytywnym kontekście. Oczywiście w kontekście tej afery premiowej, w kontekście też wypowiedzi selekcjonera, które padały tych informacji, które były sprzeczne, jeżeli chodzi o to, co przychodziło czy z PZP-u, czy od strony selekcjonera, czy od strony też. Zawodników część informacji podawana anonimowo, część pod nazwiskami, sporo zamieszania, no ale koniec jest taki, że teraz teraz reprezentacja czeka na nowego selekcjonera i mam wrażenie, że w ostatnich dniach sporo emocji, sporo tych nazwisk się pojawiło. Ja tak na początek naszej rozmowy zaprezentuję Ci, jak od 30 grudnia ta narracja w mediach też się zmieniała. 30 grudnia 2022 roku jeden z członków zarządów zarządu PZPN cytowany, przez media mówi, że według mojej wiedzy prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić szkoleniowca z zagranicy. I tam też był podawany przykład oczywiście Paulo Souzy, że to się może skończyć tak jak wcześniej z Paulo Souzą, że tutaj niepotrzebne by było zamieszanie. I teraz bliżej już naszego spotkania, czyli 8 stycznia 2023 roku. Na pewno Michał probierz krąży w mojej głowie, nie deklaruje się i nie mówię jaka jest sytuacja. Czas pokaże, tak mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dla TVP Sport 9 stycznia kilka nazwisk się pojawia trenerów zagranicznych Renard Martinez Petkowicz to są nazwiska które od kilku tygodni tak naprawdę przewijają się w polskich mediach obecnie mamy w Polsce niewielu wolnych trenerów niezwiązanych umowami jest Jan Urban przyznaje w rozmowie z przeglądem sportowym Onet Cezary Kulesza są Jacek Magiera Ireneusz Mamrot Maciej Bartoszek Piotr Stokowiec dodaje po chwili no i 10 stycznia musiałbym nie znać prezes. Cezarego Kuleszy żeby nie wiedzieć, że jego komentarze na temat zatrudnienia polskiego szkoleniowca to tylko zmylenie tropu niemal pewne jest, że prezes zatrudni obcokrajowca obcokrajowca mówi specjalnie dla TVP sport.pl jeden ze współpracowników szefa związku a twoja opinia w tym wszystkim jest jaka to mnie ciekawi czy, selekcjoner nowy selekcjoner reprezentacji to będzie Polak czy może ktoś z zagranicy. Myślę, że te wszystkie wiadomości, które wypływają z PZPN-u, są dla mnie na tyle szyfrowane, na tyle ukryte, że nie wiadomo, co myśli dzisiaj na ten temat Cezary Kulesza. Dla niego najprościej byłoby zatrudnić i najłatwiej polskiego selekcjonera. Byłby to Polak, aczkolwiek wiemy dobrze o tym, że nikt nie wpłynie na Polaków tak jak. Trener z zagranicy, i, i myślę, że to byłoby najlepsze. Czyli najlepsze, najlepsze magię zagranicznego nazwiska, zagranicznej postaci. Pamiętamy, że ta magia Paulo Souza nie wyszła najlepiej. Nie wyszła najlepiej, na pewno, ale to zapewne e, też była tak skonstruowana umowa między selekcjonerem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wyszła, jak wyszło, Paulo Souza odszedł. Myślę, że dzisiaj tego strasznie żałuję, aczkolwiek moim zdaniem selekcjoner z zagranicy to na pewno e, byłby ktoś. Myślę, że e, to, co działo się w ostatnim czasie w Polskim Związku Piłki Nożnej na pewno bierze to pod uwagę prezes reprezentacji Polski, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, że takim wyciszeniem wszystkiego byłby selekcjoner z zagranicy. Bo myślę, że bardzo dużo spekulacji znów by było przy nawet i Michale Probierze, którego uważam za bardzo dobrego trenera. No tak, tak. Rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te polskie nazwiska, no to. Myślę, że sporo wątpliwości. Tym takim faworytem, myślę w oczach kibiców, myślę, że w oczach ekspertów, Marek papszon, byłby, ale nie, kontrakt z Rakowem go wiąże. Jest tak, oczywiście. I On ma jeszcze coś do udowodnienia, moim zdaniem. Nie? Myślę, że to szkoda by było też Rakowa w tej sytuacji, ale oczywiście z perspektywy reprezentacji Polski, no być może są rzeczy ważne i ważniejsze. Tutaj jednak wydaje się, że tego tematu nie ma. Natomiast tym najbardziej prawdopodobnym, teoretycznie, znowu teoretycznie nazwiskiem jest nazwisko Kolejnowca Arabii Saudyjskiej, o ile się nie mylę, Renard, który dobrze podobno zareagował na telefon ze związku. Właśnie problem w tym, że ma nadal obowiązujący kontrakt, więc związek musiałby zapłacić tamtejszej federacji nazwijmy to takie odszkodowanie. Marek Jóźwiak we wczorajszym wywiadzie w Prawdzie Futbolu Romana Kłutonia wypowiedział się na ten temat, że. Wie bardzo dużo o, o tematach zakulisowych Herwa, yy, i w każdym razie tutaj wygląda sytuacja, że tak jak wspomniałeś wcześniej, Renard jest strasznie zadowolony z tego telefonu i, i bardzo podobno uśmiechnięty. Nie wiem, czy to nie byłoby dla nas, dla nas, dla wszystkich, dla Polaków yy, taki Herf Renard, trenerem reprezentacji Polski, który nie bałby się w szatni, powiem to wprost, nie bałby się w szatni takiego Roberta Lewandowskiego, no, zawsze pokazuje to, że że jest trenerem. Jest trenerem specyficznym. Jest trenerem, który chodzi po tej szatni, pokazuje zawodnikom. Nie uważa, że jest jeden lider i jego trzeba ominąć. Wszyscy są równi na boisku. 11 zawodników, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tego chyba u nas brakowało. Czyli na jak, jak, jak gdziekolwiek byśmy zadzwonili zapytać o sylwetkę selekcjonera Renarda, to usłyszymy top. Top. Ja uważam, że top. Ja myślę, że po meczach Arabii Saudyjskiej, po meczach Zambii, po meczach Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie on zdobywał dwa razy Puchar Afryki. Myślę, że jest to trener, który, na którego warto postawić. Mówię. Problemem zapewne jest to, że ma wiążący kontrakt na pewno z Arabią Saudyjską i myślę, że Arabowie tak szybko jego się nie pozbędą. Ale też nie takie problemy się rozwiązywało no Kwestia na pewno tego odszkodowania, czyli kwestia pieniędzy, jeżeli chodzi o ten kontrakt. Też nasza rozmowa gdzieś z niej wynika, że trenerem czy selekcjonerem, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski będzie ktoś, czy to obcokrajowy, czy Polak, raczej jest z doświadczeniem reprezentacyjnym, bo wydaje się, że to jest bardziej istotne niż takie doświadczenie klubowe. O ile się nie mylę, sam prezes Kulesza o tym wspominał, że to też będzie miało na pewno znaczenie, ale ja tutaj inną myśl mam, inne pytanie dla ciebie kogo twoim zdaniem potrzebuje w tym momencie reprezentacja jakiego człowieka, jakiego charakteru i jakiego spojrzenia na piłkę, jeżeli chodzi właśnie o grę reprezentacji? Sprawiedliwego, który nie będzie patrzył się na układy w polskiej piłce, jakie są na układy, na, na grę w poszczególnych drużynach, na menadżerów piłkarskich, sportowych, na to wszystko, aby to wszystko ominąć szerokim ukiem, patrzeć się dla dobra reprezentacji, patrzeć się na to. I chciałbym zapewne, aby Polski Związek Piłki Nożnej nie stawiał żadnego zadania wobec żadnego trenera reprezentacji Polski o wyjściu z grupy, bo jest to bardzo błędne kołem Które u nas co dwa lata praktycznie ostatnio się poruszało. Wyjdziesz z grupy, zostajesz, nie wyjdziesz z grupy, nie zostajesz, awansujesz, zostajesz. Okazało się ostatnio, że i prezes Boniek, jak i prezes Kulesza zwolnili e, trenerów, czy jak i Brzęczka, jak i Michniewicza, e, po wyjściu z grupy, czy awansu do mistrzostw Europy, i to się nie sprawdziło. My mamy grać fajną, ofensywną piłkę, e, zadowalającą nasze oko, z młodymi zawodnikami, gdzie widać perspektywę gry i radość tej Piłki dla kibiców, a my niestety tego w ostatnim czasie nie mieliśmy. No właśnie tej radości zabrakło, zepsuła się atmosfera wokół reprezentacji Polski to dość mocno. I no pojawiały się też te informacje, że tym jednym z zadań nowego selekcjonera będzie odbudowanie tego wizerunku reprezentacji, też poprawienie tej atmosfery zdecydowanie. Co zrobić właśnie, żeby to hasło łączy nas piłka stało się znów aktualne, bo mam wrażenie, że w kontekście reprezentacji przestało to działać przez ostatnie tygodnie. Zmienić ludzi zmienić ludzi chyba ci ludzie którzy pracują w tej chwili to robią nie robią to tak jak robiła to ekipa e, powiem wprost e, chyba Zbigniewa Bońka który wprowadził łączy nas piłka hasło e, razem ze swoimi ludźmi oni ono działało teraz teraz niestety nie działa widzimy ten PR tak e, nie wiem czym jest związane chyba nie, nie za wszystko odpowiada Czesław Michniewicz który, bo zaraz powiemy że przez Czesława Michniewicza nie przyje e, nie wyszli kibice na lotnisku że przez Czesława Michniewicza nie zdarzyło się dużo rzeczy e, które się nie zdarzyło Chociaż też wspomnijmy, Czesław Michniewicz w ostatnim czasie chciał być chyba i prezesem, i sekretarzem, jak i dyrektorem sportowym tej reprezentacji, co się nigdy nie udaje i, i aczkolwiek chyba troszeczkę się zagalopował. Yy, dlaczego ja byłem chyba najlepszym przykładem. No właśnie mi się też wydaje, że selekcjoner Czesław Michniewicz trochę się chyba w tym wszystkim zagubił w tej krytyce, która się pojawiła i nie do końca dobrze sobie poradził z tym wszystkim co się pojawiało wokół niego, no ale to już możemy w pewien sposób zostawić. Aczkolwiek chcecie zapytać o pewną sytuację właśnie dotyczącą też ciebie która pojawiła się przy udziale selekcjonera Czesława Michniewicza jeszcze wtedy kiedy, selekcjonerem był był taki wywiad gdzie selekcjoner Michniewicz w rozmowie z redaktorem Jackiem Kurowskim, a został zapytany o to czy nie za późno zdecydował się wpuścić Kamila Grosickiego na boisko w meczu z Francją to było też nawiązanie do krytyki która padła z twoich ust między innymi w naszym programie w naszej rozmowie ale nie tylko i tutaj była taka odpowiedź. Ze strony selekcjonera dostałem SMS-a od Kamila, który powiedział mi, że z tym człowiekiem nie ma już nic wspólnego. Kamil napisał do mnie dziś wiadomość: trenerze. Ja nie mam nic wspólnego z tym, z tym człowiekiem, nic wspólnego. Jest w Dubaju. Przysięgam, że napisał mi SMS-a, powiedział, że to nie jest jego menadżer. Odpowiedział Michniewicz, informując światu, że Grosicki rozstał się z Danielem Kaniewskim. Takie komentarze się pojawiły, takie wnioski można było po tej wypowiedzi selekcjonera Michniewicza. Wyciągnąć. Odniesiesz się do tej sytuacji? Przemyślałeś to sobie? Na pewno gdzieś, kiedy to usłyszałeś, było nerwowo, jak jest teraz? Na pewno tak nerwowo, na pewno ucierpiała. Ucierpiałem ja, ucierpiała moja rodzina przez to i, i na pewno nie były to najlepsze dni dla mnie, aczkolwiek, dla dobra zawodnika, bo jak się jest profesjonalistą, jest się do końca. Nie, nie patrzyłem na siebie, patrzyłem na zawodnika. Rozmawiałem z zawodnikiem parę godzin później. Strasznie szanowałem Czesława Michniewicza. Nie odnosi się z, z, w telewizji publicznej, gdzie oglądały to miliony ludzi, tak, i, i odniósł się w, w moim imieniu, w moim nazwisku, tak, na wizji mówiącą o mnie, po prostu gdzieś tam wymachując telefonem przyjaciół. Jacku kurowskim który został postawiony pod ścianą. Jak pan chce niech pan sprawdzi SMS-a? Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, takiego sms -a nie było takiej treści. Dziwię się panu Michniewiczowi, że że kłamie tak. Od początku do końca kłamą ale ja myślę, że nie, nie mamy tutaj czego mówić i czego pokazywać ze względu na to, że myślę, że cała Polska zobaczyła, jakim człowiekiem jest Czesław Michniewicz. Bardzo mi przykro jest z tego. A powodu. Rozmawiałeś w ogóle z Czesławem Michniewiczem po tej sytuacji, czy będziesz chciał porozmawiać? Czy gdy będzie okazja, to będziesz chciał to sobie wyjaśnić? Czy już nie chcesz mieć nic wspólnego z Czesławem Michniewiczem Na pewno nie chcę mieć nic wspólnego, ale jeżeli się spotkamy, to zapytam się, aby mi pokazał tego SMS-a. A on dobrze wie, że tego SMS-a nie ma i nie ma takich treści, które były w tym SMS-ie. Bardzo mi przykro, naprawdę jest, że tacy ludzie jak on myślą, że jemu wszystko wolno. Nagle w pewnym momencie myślę, że, że myślał, że jest prezydentem państwa Polski, ale tak nie jest i na szczęście tak nie jest. Czesława Michniewicza dzisiaj nie ma, niech życzę mu wszystkiego dobrego. Też mu życzyłem życzenia na święta, po prostu, ale. Powiem wprost. Szkoda mi takich ludzi jak reprezentantów Polski, którzy gdzieś tam, którymi się zasłaniał, a wcale tak nie było i Państwu to powiem. Wiem, że się dzisiaj wszyscy dziwimy, że reprezentanci Polski w ogóle się nie wypowiadają, ale kto się chce wypowiadać. Z drugiej strony Kuba Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski, został w taki sposób i w taki sposób nakłamany zostało przed po prostu zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej. A myślę, że ten hejt się wylał na, na pana Czesława. Myślę, że na ten temat wystarczy. Myślę, że ta wypowiedź jest wystarczająca. Ja mogę. Wszystko, tylko po prostu z ręką na sercu i, powiedzieć, że... Bardzo mi jest przykro, czegoś takiego nie było, co powiedział Czesław Michniewicz. Czyli nadal jesteś menadżerem Kamila Grosickiego czy jak to wygląda? Tak, oczywiście. Jestem do tej pory właśnie, jeżeli ktoś chce wiedzieć, współpracujemy razem z agencją, która mieści się w Polsce i, i razem współpracujemy. Razem byliśmy przy podpisaniu kontraktu z Pogonią Szczecin, razem to nas też wiodło razem przy tym współpracowaliśmy nawet w, w te wakacje, gdzie podpisywaliśmy przedłużenie kontraktu. Więc ale to, czy to jest ważne, to też do końca tak nie wiem. Ważne znaczy jest to, jakim się człowiekiem. Myślę, to jest najważniejsze. Na pewno jest to sytuacja, która uderzyła w ciebie, na pewno sytuacja, która wywoła, wywołała sporo emocji, te emocje też widać w tym momencie. Sporo zarzucasz selekcjonerowi przede wszystkim to mijanie się z sprawdą, no ale wygląda na to przynajmniej ze twoich słów, że rzeczywiście w tym kontekście tak to wszystko wyglądało, i że selekcjoner Czesław Michniewicz być może trochę się, a może nawet bardzo, zagalopował? Tak, ale na pewno zagalopował się, ale myślę, że naprawdę tych szczegółów było tyle więcej. Złapał sobie jako kozła ofiarnego, żeby wybrnąć z tak ciężkiej sytuacji jaką słyszeliśmy, jaka była, jakie zarzuty były w jego stronę. Myślę, że że nie tylko w tej jednej sytuacji, tak? Wiemy o tym bardzo dużo dziennikarzy po tej całej sytuacji odezwało się do mnie, czy to w ten sam dzień, czy to później, nawet jak z tobą rozmawiałem i i, i sami dobrze wiecie, że jaka jest sytuacja i, i jak to było, tak? A najlepszym przykładem chyba jest Kuba Kwiatkowski, który na Przekór tego, co chciał Czesław Michniewicz, był wezwany przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej przez Cezarego Kulesza powiedział prawdę. Prawda okazała się dla nas wręcz niesłychana, więc ja myślę, że ten temat trzeba zakończyć, zakopać. ziemię. aczkolwiek nie jedna osoba mi proponowała, abym temat Czesława Michniewicza zakończył w sądzie, bo myślę, że ta sprawa tam się należała, są ku temu dowody. To ja zakończę to w ten sposób. Czy jeżeli byś miał się zderzyć z Czesławem Michniewiczem na SMSy, na porównanie tych wiadomości o których też wspominamy, to nie byłoby to zderzenie zbyt pozytywne dla Czesława Michniewicza, rozumiem. Nie, jest, on jest nerwową osobą, ja jestem nerwową osobą, ja się do tego przyznaję. Nie, nie lubię, jak ktoś kłamie, niestety. Tutaj stawiamy kropkę Daniel Kaniewski, menadżer sportowy. Był moim i Państwa gościem. Pięknie Ci dziękuję za dziękuję. udział w naszym programie. I zachęcam Państwa, oczywiście, do pozostania z telewizją w Polsce. Do zobaczenia.